wałbrzyskim biegu upamiętniającym żołnierzy wyklętych wzięło udział 700 zawodników, w tym 200 dzieciaków. Dla dorosłych zawodników przygotowano krótką, ale bardzo intensywną trasę w Parku Sobieskiego. Bieg tropem wilczym zorganizowano w Wałbrzychu po raz 12. O popularności tego wydarzenia świadczy fakt, że bardzo szybko po otwarciu zgłoszeń zabrakło numerów startowych dla wszystkich chętnych. W pierwszym edycji startowało około 200 zawodników. Teraz można powiedzieć, że już to tak się rozrosło, że startuje 700 osób w tym biegu, i dzieci, i dorośli. Tradycyjny oczywiście dystans 1983, plus oczywiście zrobiliśmy dodatkową piątkę dla tych, którzy chcą oczywiście przebiec dłuższy dystans. Cieszymy się oczywiście, że taka frekwencja, bo w ciągu 2 tygodni od startu zapisów od razu pakiety startowe się rozeszły. Jakbyśmy oczywiście zrobili około 1000 osób, to też by, myślę, że tyle by osób wystartowało. Główny dystans biegu jest nieprzypadkowy, bo nawiązuje do roku 1963, w którym zginął ostatni poległy w walce żołnierz wyklęty. Józef Franczak, pseudonim Lalek. W tym roku organizatorzy wałbrzyskiego biegu ponownie poprowadzili trasę przez Park Sobieskiego, ale tym razem było trudniej niż zwykle. To powiem tak, że specjalna trasa jest biegowa, ta na 2 kilometry. To jest trasa tutaj po Parku Sobieskiego. Wczoraj była czyszczona, robiona specjalnie tutaj dodatkowo ze względu na to, że remontowany jest stadion na Nowym Mieście oraz inwestycja pod nazwą Wieża Widokowa w Wałbrzychu. Tutaj tą trasę zmieniliśmy. W poprzednich latach była troszkę łatwiejsza. W tym roku jest bardzo trudną trasą. I ta na 2, i ta na 5 kilometrów, ale z tego co wiem, że już zawodnicy już ją przebiegli i są bardzo zadowoleni. Wśród panów najszybciej trasę główną pokonał Bartłomiej Szparaga z Bieroszowa. Zajęło mu to 8 minut 29 sekund. Drugi na mecie zameldował się Marcin Trela z Lubawki z czasem 8 minut 35 sekund, a trzeci był Paweł Pachelski z Wałbrzycha z czasem 8 minut 49 sekund. Najszybszą kobietą okazała się Małgorzata Kułakowska z czasem 10 minut 44 sekundy. Druga przebiegła Katarzyna Mrówka, 10 minut 53 sekundy. Trzecia na podium znalazła się Agnieszka Wieczorkiewicz, 11 minut i 11 punktów. Wyniki znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.